Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 9 werset. Drzwi. Pan Jezus przedstawia się jako drzwi. Ja jestem drzwiami. Jakże proste słowo i znane wszystkim pojęcie. Ale zarazem jak dalekosiężne o głębokim znaczeniu jest to słowo, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus. Ja jestem drzwiami. Nie potrzeba żadnego wysiłku. Nie. Wystarczy tylko jeden krok, ponieważ drzwi do zbawienia są szeroko otwarte. Pan Jezus, On sam jest tymi drzwiami. Tylko On i nikt inny nimi nie jest. Jeśli kto, ktokolwiek, tutaj chodzi o ciebie. Drzwi są w zasięgu ręki i otwarte dla każdego. Każdy bez wyjątku jest zaproszony do wejścia, również ty, przeze mnie. Tak jak do domu wchodzi się tylko przez drzwi, tak zbawionym jest się tylko przez Pana Jezusa Chrystusa, wyłącznie przez Niego. Nikt inny nie może być drzwiami do zbawienia, lecz tylko Bóg Syn wchodzi. Jest to jedyny warunek stawiany przez Ewangelię i jedyny krok po naszej stronie. Tak, wiara w teorii nie wystarczy. Trzeba podjąć właściwą decyzję i rzeczywiście wejść. To jest konkretne uwierzenie Panu Jezusowi. Powstrzymując się przed tym krokiem, nie masz nic. Jesteś niedaleki od Królestwa Bożego. Zbawiony będzie. Kto przekroczył próg, jest bezpieczny. Wtedy wie, po wejściu przez drzwi, że jest już bezpieczny i otoczony miłością Boga. Teraz dopiero może się cieszyć, radować wszystkim, co jest w środku, za drzwiami, pełnią zbawienia. Wejdzie i wyjdzie. Cóż za wolność! Będący drzwiami Chrystus daje nieograniczony dostęp do Bożych błogosławieństw, które później są wynoszone na zewnątrz, do tych, którzy tego nie znają. Niewola grzechu dobiegła końca. Jeśli więc Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Pastwisko znajdzie. Wielki pasterz troszczy się o wszystkich swoich, którzy do niego należą, oraz zapewnia im pokarm, dając zarazem im udział w swoim bogactwie. Drzwi do zbawienia są otwarte. Czy nie podejmiesz dziś decydującego kroku w swoim życiu i nie wejdziesz? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. To jest wystarczające do tego, żeby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby być raz na zawsze zbawionym, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Wierz Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. A więc uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest z wiary, niezależnie od uczynków. Tylko przez Pana Jezusa jest ratunek od należnej ci kary piekła wiecznego. Tak, bo zasłużyłeś na gniew Boży. I jako ten, który zasłużył na gniew Boży, jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa przed śmiercią, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.